Cześć, witam. Dzisiaj troszkę nietypowo. Próba wózka Shimano. W warunkach, myślę, odpowiednich do sprawdzenia, bo jest tutaj paręset ładnych metrów do przejścia z przeszkodami. Nowa woda, znam tą wodę. Nowa w takim sensie, że nigdy tu nie łapałem. Znam ją. Lato jest całkowicie zarośnięta. Praktycznie niedostępna dla wędkarzy do wędkowania. No zobaczymy, teraz roślinność wszystko cała zeszła, zobaczymy, być może będą jakieś efekty. Dobra, zaczynamy, czas start, wypakować, dostać się do wózka, będzie trochę tego, jedna wędka luzem, tak ma być, zobaczymy, nawet podbieraki są luzem, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jest taka możliwość, a teraz już na spokojnie działa. Marku, nie poubijaj tego wozu tak mocno. Sporo tego jest. W domu wstępnie włożyłem raz, żeby zobaczyć, no żeby nie było niemiłej niespodzianki, czy wszystko mi wejdzie. Myślę, że wejdzie. Jeszcze było miejsce na górze. Także... Może tutaj wszystkie te rzeczy, cały ten sprzęt jest niepotrzebny, ale jak testować, to raczej wkładać więcej niż mniej. Teraz tutaj jeszcze muszę się dostać. Sobie tutaj bałaganu wędkowego nie narobił. No dobra, tak to wygląda. Wyjeżdża nasz bolid. Te torby. Dziwna torba. Kawał sprzętu. Wielkiego rozkładania tu nie ma. Tu jest tylko jeden klip. Nóżki, no i ścianki, tylko tak, tutaj mamy takie wiszące, dyndające pręty, które posłużą nam do trzymania toreb. Z przodu przyczepiamy taki dodatkowy gadżet do łóżka lub krzesła. Nie wiem, mam jeszcze w domu łóżko. Trzeba to będzie też przetestować, bo nie wiem, czy to wszystko da radę. Samochód da radę. Dobra, zaczynamy. Najpierw wpadałby krzesło. Ściągamy. Nie przeważyło, nie. No cóż, damy torby. Jedno do przodu. Może najpierw do tyłu, żeby przeciwwagę zrobić. Jest i druga. Możemy dać tutaj wiadro. To jest typowe wiadro pasujące do toalety Rich Monkey.
trzyma się, może inaczej zrobimy. Już kiedyś nakręcimy film, jest do tego toaleta przenośna. Myślę, że lepsza niż te turystyczne, klasyczne. Dlatego, bo nie ma wyrzucania, wylewania wody, kombinowania, jest tylko pojemnik odpowiedni, który ulega biodegradowalności. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jak to leciało, żeby było dobrze. Teraz tak, tutaj można podczepić, a to może na końcu. Idzie tu. Myślę, że tak. Nawet sprawnie to idzie. Istotne są te boczki. To może by to przypiął. A tutaj może by tu przypiął, nie da rady to przypiąć. No i cóż, zostały nam wędki. Aha, jeszcze może parasol. Dzisiaj ma cały dzień padać. Parasol jak najbardziej. A to chyba damy trochę na środek. O. Wędki, czy tak będzie dobrze? Wydaje się być dobrze. Tu ten większy zestaw wędek. Mieliśmy gdzieś tutaj. A może tak? Tak mogło zahaczać. Znowu tu jest problem z ręką. No nie, nie będzie problemu z ręką. Nie ma problemu z ręką. Dobra. Ta wędka do dipera luźno. Tu było założenie. Aha, no właśnie. Złośliwość rzeczy martwych. Tak. Druga. Może to się by tak też podłączył tu gdzieś. Udało się. Tu się uda. No nie bardzo. To podłączymy może jedno do drugiego. O. No i cóż, zostały tylko pobieraki. Celowo nie składałem, nie kombinowałem, żeby zobaczyć, czy to da radę. Może by je trochę czymś tutaj przycisnął. Tylko czym. Tego to można tutaj włożyć. Będzie trochę mniej narażony. Może bym zrobił tak. Oj, 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 oj. O, tak. No, myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Myślę, że w miarę przyzwoicie to wygląda. Z drugiej strony.
widziałem nieraz wózki chłopaków, jak się wybierają na wyprawę. I to mój to jest kawalerka w porównaniu z tymi willami, co oni biorą. Dobrze, tu by było wszystko. Zamykamy pojazd. I cóż, atakujemy. Jak to z tymi rączkami wyszło? Wyszło dobrze. Nisko to może o tak. Będzie bardziej widać. Od razu na gorąco relacja. No, idzie dobrze. Tutaj myślę, że ważną rzeczą jest rozłożenie ciężaru. Ja chyba to zrobiłem nieodpowiednio, bo jeszcze można było z przodu cięższą torbę dać i wtedy szłoby się lżej. Poza tym robię to pierwszy raz, więc nie mam jako takiego pojęcia jeszcze o tym. Zobaczymy. Pierwsza przeprawa przez jakiś taki wąski, krzaczasty teren. Kurczę, zmachałem się już. Ja nie wiem, czy dam radę. Muszę podjąć próbę. Już zasiadłem. Nogi trzeba będzie złożyć. Nie ma innej możliwości. Może troszkę pociągnę ten zestaw, jeśli mi się uda. No właśnie, nie za to. Uf, się spierdoliło. Nic nie mówił, że będzie łatwo. Dobra, może teraz. O. Dobra, udało się. Ale chyba z przodu tam coś jest nie halo. Pociągnąłem w nieodpowiednim miejscu. Ale myślę, że to da się naprawić. O. Nic nie mówię. Na reklamach wygląda zawsze łatwiej. Rzeczywistość zawsze troszkę biega. Pierwsza meta, ale ja chciałem chyba wybrać to drugą, parę metrów dalej.
odpocznę. O, jeszcze parę metrów. Zacznijmy od tego, że właśnie za grubo ubrałem. Na coś trzeba zrzucić. 7-8 stopni, ale wiatr. Tak, to jest tu. Oj. Tak wygląda woda. Obiecująco. Także odpocznę 5 sekund i rozstawiam sprzęt.